Cześć, nazywam się Artur Miśkiewicz. Opowiem Wam dziś o ćwiczeniach kalisteniki, ćwiczeniach dla początkujących. Mowa tutaj o pompkach i o brzuszkach. Tak naprawdę pompki to odwieczny, świetny trening wykorzystujący wszystkie elementy całego ciała, łącznie od bicepsów, tricepsów, barków, po klatkę piersiową, plecy oraz brzuch. Łącznie angażujące również nogi i tak naprawdę szereg możliwości wykorzystujących pompki może tak naprawdę wzmocnić nasze całe ciało. Wykorzystując tak naprawdę szereg różnych możliwości ułożenia dłoni, wykorzystujemy wszystkie poszczególne partie, takie jak powiedziałem wcześniej, barki, ramiona, klatka piersiowa czy również plecy. Kolejną fajną aktywnością kalisteniki to są ćwiczenia na mięśnie brzucha. Tutaj jakby jest szereg różnego rodzaju fajnych ćwiczeń angażujących dół, górę, jak i skosy naszego brzucha. Oczywiście bez żadnego ciężaru dodatkowego jesteśmy w stanie doskonale wzmocnić cały korpus brzucha, pleców, a także lekko angażując nogi, czy nawet lekko klatkę piersiową oraz ramiona. Wykorzystując unoszenie nóg do góry, angażujemy bardziej czterogłowe uda, a także mięśnie pośladkowe oraz przybiodrowe. W momencie, kiedy unosimy tułów do góry, bardziej staramy się jednak wzmocnić górę naszego brzucha i klatkę piersiową. Żak. Sprawdzamy się w praktyce.